swego tekstu te melodie, które znał, wybrał. Ale uwaga, otwierają się przednie drzwi samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie. Wśród dziennikarzy są także przedstawiciele Centro Televisivo Vaticano, czyli ośrodka dokumentacji telewizyjnego z Watykanu. Nie przez przypadek pierwszy wychodzi właśnie przedstawiciel mediów z kamerą, żeby wszystko również z tamtej strony dokumentować. Razem z Ojcem Świętym przybyło na pokładzie samolotu około 75 dziennikarzy z całego świata. Benvenuto po włosku to jest... Witamy. Witamy, witamy, witaj. Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce z szefową... Który niebawem uda się do Moskwy. Mianowany, ale obecnie jeszcze w roli nuncjusza w Polsce. Szefowa protokołu dyplomatycznego ANZ również wchodzą na do wnętrza samolotu powitać dostojnego gościa. I za chwilę ujrzymy białą sylwetkę Ojca Świętego, Franciszka. To jego pierwsza wizyta nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tym regionie Europy. A w tle słyszymy piosenkę nawiązującą do grup oazowych. Piosenka powitania. Bądź pozdrowiony, gościu nasz. Ileż razy na spotkaniach oazowych, na dniach wspólnoty, tak właśnie grupy się witały obecnie, niejako, że Światowe Dni Młodzieży wyrosły z doświadczenia ruchu oazowego, z tego doświadczenia, które miał ksiądz Karol Wojtyła, później kardynał. Jest to niejako nawiązanie do tamtych czasów. Tak, ksiądz kardynał Dziwisz w jednym z wywiadów mówił o tym wyraźnie, że Światowe Dni Młodzieży poniekąd narodziły się z doświadczenia polskich oaz, z kontaktów z księdzem Franciszkiem Blachnickim. Zrodziło się duszpasterstwo młodych na szeroką skalę i to podjął Karol Wojtyła, kiedy został wybrany na papieża. Podjął dosłownie do tego stopnia, że grupy oazowe przyjeżdżały do Rzymu i mimo potwornego upału w sierpniu były spotkania z papieżem przy ognisku, no bo jak żeby inaczej. To piękne wspomnienia, którymi dzielił się ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Gospodarz miejsca, oczekujący na drugiego już następcę. I widzimy Ojca Świętego Franciszka. I oto wizyta staje się faktem. Jorge Bergoglio, były arcybiskup Buenos Aires, papież Franciszek. Jest na polskiej ziemi. Kwiaty od dzieci. Papież Franciszek ma niezwykły dar żywego kontaktu. Przywitanie z parą prezydencką, pan prezydent Andrzej Duda. I małżonka Agata Kornhauser-Duda. Kraków wita papieża Franciszka niezwykle ciepło, nie tylko radością. Dzisiaj dzień upalny, parny. Ale od czasu do czasu są jakieś opady, nawet z piorunami. Także temperatura się trochę ochładza, by zaraz się potem podnieść. Wczoraj nas trochę postraszyło tutaj na miejscu, ale okazuje się, że młodym to nie przeszkadza. Młodzi potrafili z tymi pelerynami, które mają, radzić sobie doskonale. Jak trzeba, to na nich usiąść na trawie, jak trzeba. To... Dzisiaj młodzi mają dzień kateches. Słuchają kateches w ponad 200 miejscach, 311 biskupów głosi katechezy w 33 językach. Biskupi polscy głoszą katechezy po polsku na stadionie Krakowi.
papież Franciszek będzie mówił po włosku w czasie tej podróży i okazuje się, że potrafimy również powitać po włosku. Benvenuta Cracovia, czyli witaj w Krakowie. Ojciec Święty w Polsce będzie mówił zasadniczo w języku włoskim, może czasem powie coś po hiszpańsku w swoim języku. Język rodziny jest zawsze językiem serca. Skłon z uszanowaniem sztandaru. I przejście do małego podium, przygotowanego tutaj właśnie w walicach na płycie lotniska. I za chwilę zostaną odegrane hymny. Tak, no, hymn Watykanu to Marcia Pontificale, czyli marsz papieski religijny, skomponowany przez Charlesa Gounoda. Prawykonanie miało miejsce w 1869 roku, a druga część to Gran Marcia Triumfale, skomponowana przez Wiktorina Hellmayera, dyrygenta jednego ze stacjonujących we Włoszech punktów austriackich. 16 października 1993 roku na 15-lecie pontyfikatu Jana Pawła II było prawykonanie hymnu z nowymi słowami: O Rzymie szczęśliwy, Rzymie dostojny, jesteś stolicą Piotra, który w Rzymie przelał krew.